Zespół z Kluczborka walczy o utrzymanie w lidze, obecnie zajmuje szesnaste miejsce, jest w strefie spadkowej. Bełchatowianie po ostatniej przegranej spadli w tabeli o jedno oczko i są obecnie na dziewiątej pozycji. Pierwsze spotkanie rozegrane u siebie z MKS-em Kluczbork. Brunatni wygrali 1 do 0 po obramce zdobytej przez Pietronia Skarnego w 31 minucie spotkania. Wiadomo, że MKS Kluczbork, jeśli chce myśleć o pozostaniu w drugiej lidze, musi wygrywać spotkania. Ostatnie z Gwardią Koszalin przegrali 3 do 4. O punkty chcą walczyć również Zawodnicy Bełchatowskiej drużyny pod wodzą nowego trenera w zasadzie spotkania wyjazdowe brunatni wygrywają. Początek spotkania MKS Kluczbork, PGKS Bełchatów we w niedzielę o godzinie 17.